Siema, witam ponownie na Medivii. Dzisiaj sobie, no dzisiaj jest taki plan, żeby skończyć tego taska na te dragony i... No i potem już chyba będę mógł iść na zwykłe dragony. Albo może zacznę jakieś questy frakcyjne. Tylko z tymi questami frakcyjnymi jest taki problem, że totalnie nie chcę mi się ich robić, nie? Ja ogólnie jestem osobą, która nie lubi robić questów. No i zawsze na Reelu robiłem ewentualnie te dostępowe, które trzeba było, żeby wejść na jakąś miejscówę. Ale no nie wiem, trochę mnie to smuci, że trzeba robić te questy frakcyjne, a ich jest dosyć sporo, jest dosyć sporo biegania przy tym, nie? Także to jest trochę lipa. A bez tego no chyba później już się dalej nie da progresować, no bo tam te questy frakcyjne są też te jakby questy dostępowe, nie? Tam się dostaje dostępy na kolejne miejscowe. No ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. No i mamy level upik. 63 level. Kurde, może tak zbliżę się do 70 levela. Przy skończeniu tego taska, chociaż teraz jak wszedłem na niższy stage, to może być trudniej, bo już dużo wolniej leci ten exp, ten level. No ale zobaczymy. Liczę na to, że na tym tasku też, kurde, dropnę jakiś fajny itemek. Co prawda jeszcze wszystkiego nie odkryłem. Brakuje mi jeszcze 30-55 mobków, żeby zobaczyć, co tam leci z tych dragonów, nie? Także zobaczymy i może, mam nadzieję, że te 400 dragonów coś dropnie. No i mamy level upik, 64 level już. No i 200 dragonów, czyli mamy połowę taska do tej pory zrobione. No i kolejny level upik, tym razem 65. I mam dopiero 230 dragonów zabitych. Także jak patrzę, jak wolno idą te dragony, no to myślę, że koło 70 wbiję na tym tasku. Myślę, że bez problemu. Lecimy dalej. Póki co czysto, nikt tutaj mnie nie wbił. Także może jednak nie jest to aż tak oblegana miejscówka, jakby się wydawało. No zobaczymy. No i mamy kolejny levelek, 66 tym razem. I chyba będę robił przerwę sobie teraz trochę z tym taskiem, bo runki mi się kończą. Zostało mi 18 ichów. No i potem nie będę miał się czym leczyć. No z tego co widzę, to ludzie raczej nie sprzedają ichów. Jedynie uchy, a to i tak giga rzadko. Także no ciężko ogarnąć jakieś kurde runki na leczenie z moim magic levelem. Chciałbym dobić ten magic level do uchów. Tylko nie pamiętam, który trzeba, piąty albo szósty. A szkoda mi coinów, żeby za coiny kupować te ichy, bo to ile one kosztują. A gdzie tu jest? Tutaj. 6 coinów za 240. No nie jest to niby dużo, no ale to mam za to 24 godziny dami, nie? Więc nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Być może po prostu zrobię sobie przerwę z tym taskiem z 2 dni. W te 2 dni dostanę z daily ichy, sobie po prostu wezmę i wtedy dokończę taska. No bo zostało mi no 130 dragonów do zabicia, to już nie jest dużo. Myślę, że jakbym tak z 2 dni z daily dostał runki, to byłbym w stanie to skończyć. Myślę, że bez problemu. Dla was to oczywiście i tak będzie tylko chwilka, sekunda. No bo to będzie wszystko w tym jednym filmie. Ale no tak jak mówię, nie? Raczej sobie poczekam. No godzinkę mi zajął ten task praktycznie, nie? 300 mobków. Niecałe 300. 275. Także myślę, że całkiem szybko to idzie. Myślałem, że wolniej będzie szło, ale jest git. Także zrobię jeszcze skółeczko 2. Levela tu już nie będę dobijał, bo mi nawet runek nie starczy. Zostało mi 13 runek. I... No i tak mówię. Pójdę sobie poskilluję. Wbiję 91 melee fighting. No tam wiadomo, jeden melee fighting nie da jakoś nie wiadomo jak dużo, ale zawsze coś, może ogarnę sobie jakieś spodenki, buty i wtedy zobaczymy.
Ogarnę sobie spodenki i buty, to też trochę mniej damage będę dostawał. No i też trochę mniej runek będę potrzebował wtedy, nie? Dodatkowo te life krystale pomieniam sobie na life ringi. Też będzie jakiś dodatkowy regen, jak kolejny raz przyjdę na tego taska. Więc może też mniej będę potrzebował tych runek. No i wbity 67 level aktualnie. Wymieniłem sobie te life krystale na life ringi. Kurde, nie wiedziałem, że tak fajnie leci, że tak fajnie jest regen HPK i many z tym life ringiem. No całkiem ładnie to leci, więc spoko. No i co, zostało niecałe 100 dragonów do taska. Więc myślę, że już dzisiaj sobie to zrobię. Skończymy tego taska. A później zastanawiam się, czy nie kupić HMM-ów. I czy nie pójść na normalne dragony trochę pobić. Ale jeszcze nie wiem, bo normalne dragony mają więcej HP od tych. Jeszcze zobaczymy zaraz zadania. Dragon. Normalny dragon ma 1000 HP, te mają 600 HP. Więc normalnego dragona będę bił prawie dwa razy dłużej. Więc przydałyby się te HMM-y, żeby coś bić. Tylko pytanie znowu, czy od którego M-levela są HMM-y, nie? Czyli ja mam M-level. No. I oprócz tego wbiłem już chyba w bestiarce te dragony. Crossbow. Czemu crossbow jest jako giga rzadkie? Ignited Bow. I może ten crossbow był coś warty, a ja go wyjebałem na ziemię. Nie no, chyba nie, co? Mam nadzieję, że nie. Dobra, lecę kończyć taska. No i mamy level epic, 68 level udało się wbić. Zostały 54 dragony do zabicia. Kurde, 70 chyba nie wbiję. Myślę, że 69, ewentualnie 69,5 to będzie max. 53 drake'i, no myślę, że nie da rady wbić 70. Ale już blisko. No i dużo expa, właśnie ile ja potrzebuję na level? 144k. Tam dostanę 200 coś, czyli no prawie dwa levele chyba za tego taska dostanę, tak? Matchmen 235. No z półtorej. No coś takiego. Także też nie jakoś super dużo. Przy okazji, jak ktoś z was się specjalizuje w handlu jakimiś ichami, uchami, HMM-ami, zapraszam na Discorda, bo ja będę oczywiście potrzebował tego typu runek. Więc no, będę mógł kupić od kogoś, nie? Także można pisać do mnie na Discordzie. Tylko, że no, na te nieszczęsne uchy muszę być ten Magic Level, nie? No i mamy 69 level. Task już też na ukończeniu, no bo zostało 14 mobków do zabicia. Więc no, 70 nie wbiję. Ale jak oddam taska, to będzie 70 level. Jestem ciekawy, od którego jest kolejny stage. Od którego znowu wolniej będzie leciał ten level. Jakbym miał zgadywać, to powiedziałbym, że od setnego. No ale zobaczymy. Dobra, idę kończyć tego taska. I widzimy się na końcu. O kurde, ale lucik. Jeszcze na koniec taska udało się dropnąć Ignited Bowa. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle coś warte, nie? Nie mam pojęcia. Ale może. Ja się napiszę, zobaczymy sell i Ignited Bow. Zobaczymy. Dobra. To jest ostatni smog do taska. Że ubijemy sobie go. No dawaj, padaj. No kurde, ostatni smog i nie chcę paść. Dobra, mamy to. I teraz tak. 69 level. I 37%. Oddajemy sobie taska. I mamy pyk. 70 level. No. Prawie 71. 22% zostało do levela. Jeżeli chodzi o ten łuk, to kurde, to jest chyba jakiś gówniany łuk. Nie, go nie chcę kupić. Napisałem tutaj pyk. Cell Ignited Bow, ale nie ma chętnych. Także nie wiem. Być może to jest jakiś sywski łuk i nikt tego nie kupi. Nie mam pojęcia. Dobra, no ja teraz pójdę sobie poskilluję.
Staram się kupić jakieś HMM-y. Pewnie kilka dni będę skillował, pozbieram sobie znowu trochę ichów. Może biję ten magic level. Może biję ten magic level i podbiję troszkę melee fighting. No i kolejny task to będą chyba dragony. Chyba, że będzie mi się chciało robić questy frakcyjne, ale nie wiem, nie obiecuję, że będzie mi się chciało. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o questy, to giga nie lubię robić questów. Może sobie biegać i bić mobki, nie? No, ale póki co, to tyle.